i postanowień sądu, koniec cytatu. Oczywiście sytuacja jest poważna. Problem polega, problem komisji, ale myślę, że problem nas wszystkich, państwa radnych, polega na tym, że pojawiły się zastrzeżenia, natomiast my nie wiemy do końca, jakie zastrzeżenia. Tu jest problem. Oczywiście pan prezydent wystąpił z prośbą o przesłanie tych zastrzeżeń. Z powodów proceduralnych tych zastrzeżeń, informacji na temat tych zastrzeżeń pan prezydent nie uzyskał, co idzie za tym. My również nie mamy wglądu w te zastrzeżenia. Zostaliśmy zobowiązani do tego, żeby do tych zastrzeżeń się ustosunkować, by powstał projekt uchwały, o którym pewnie więcej powie pan przewodniczący. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Ja w tej sprawie też więcej wiedzy nie posiadam. Pismem zapoznałem się wczoraj i odwrotnie, bo wczoraj wpłynęło do biura rady i odwrotnie przekazałem na posiedzenie komisji. No dobrze, akurat komisja została już zwołana, nie trzeba było dodatkowo ją zwoływać i mogła się tą sprawą po prostu zająć. Także no tutaj myślę, że osobą kompetentną, która ewentualnie coś więcej mogłaby powiedzieć, no to będzie pani dyrektor MOSiR-u. MOPR-u raczej, nie MOSiR-u, tylko MOPR-u, albo akurat podobne. Omawialiśmy, ale jeszcze wcześniej chcę zabrać głos pan Jacek Kubiak, to proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja wczoraj na komisji zadałem proste pytanie, prościutkie pytanie. Dlaczego ukrywano tą rzecz, że od 6 września wiedzieliśmy, że może wejść zarząd komisaryczny? Czy nas radnych, szef naszego tutaj, pan prezydent, nie miał po prostu w kampanii wyborczej odwagi to powiedzieć? Czy to jest wstyd? To jest po prostu zatajenie informacji, którą my powinniśmy jako radni miasta otrzymać. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Udzielam głosu panu prezydentowi. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie radny. Nikt niczego nie ukrywał. Było to pismo, które zostało zarejestrowane w Urzędzie Miejskim. Zresztą na temat tego pisma, które wpłynęło, rozmawiałem z panem przewodniczącym Wojdyńskim. Ale powiem szczerze, że to pismo również mnie bardzo mocno zdziwiło. I poprosiłem pana wojewodę o przygotowanie kolejnych informacji na temat tego, co jest związane z przedmiotem kontroli, z pewnymi wnioskami pokontrolnymi, które zostały przygotowane przez nadzór wojewody, na które odpowiedział Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i żadnych innych wniosków, korespondencji, uwag, zastrzeżeń nie mieliśmy. Dlatego poprosiłem o to, aby tą sprawę wyjaśnić. Poprosiłem również o to, biorąc pod uwagę, że wojewoda poinformował nas o tym, że sędzia sądu rejonowego, takie stwierdzenie jest, sędzia sądu rejonowego w Koninie złożył wniosek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych o zawieszenie organów samorządowych miasta Konina i ustanowienie zarządu komisarycznego. Proszę państwa, to jest rzecz niebywała, bo do tej pory w Polsce z artykułu 97 nikt nie skorzystał, a szczególnie w kalibrze takim, jaki ma miejsce tutaj w Koninie. Przecież wszystko było wyjaśniane na forum rady. Pani dyrektor na niejednej komisji wyjaśniała sprawy związane z pieczą zastępczą. Informacje o tym również posiadają służby wojewody. I zdziwienie moje jest, dlatego też zwłoka w przekazaniu państwu pisma, żebyśmy mieli pełną korespondencję, pełny wymiar całości sprawy, jaki jest. Bo mowa tutaj w piśmie wojewody jest o tym, że do urzędu wpływają kolejne skargi. Nie wiemy nic o tych skargach. Pani dyrektor, wpłynęły jakieś? Nie wiemy. Tą wiedzę posiada wojewoda, że wpływają jakieś skargi.
no to powinniśmy być o tym poinformowani, że takowe wpływają i ustosunkować się, kiedy, kto się skarżył, aby odpowiedź dać. Poza tym poprosiłem również o to, aby załączono kopię tego wniosku sędziego Sądu Rejonowego z Konina o zawieszenia organów władzy w naszym mieście, prezydenta, ale i również państwa. Niejako wyprzedziłem pewne fakty, bo państwo byście i tak o tym się dowiedzieli. I otóż przyszła odpowiedź od pana wojewody, że nie udostępni informacji, nie udostępni pisma tego wniosku, który został złożony przez sędziego Sądu Rejonowego w Koninie do MSW, bo ja nie jestem adresatem tego wniosku. Proszę państwa, ja mam wrażenie, że to jest jakiś taki świat Franza Kafki, że to jest przede wszystkim działanie poza procedurą, bo procedura o odwołanie ustawowych organów władzy przebiega w zupełnie inny sposób. To tak jakby, przepraszam, Jan Kowalski wniósł do MSW, że trzeba odwołać Radę Miasta Konina. Bo ponieważ procedura wygląda inaczej, to wojewoda zgłasza wniosek do MSW, posiadając no, wiedzę na ten temat. Potem MSW wnosi to do pod obrady Urzędu Rady Ministrów. Urząd Rady Ministrów bada całą sprawę, bada ją bardzo wnikliwie. I dopiero potem, kiedy rzeczywiście stwierdzono rażące naruszenie obowiązków, które są nałożone na nas, proszę państwa, to wtedy jest zarząd komisaryczny. Ja mam wrażenie, właśnie panie radny Kubiak, że to był element kampanii wyborczej. Bo dlaczego tego typu działania, proszę państwa? Jak to jest możliwe, żeby stosowano narzędzia kompletnie nieadekwatne do sytuacji? Można stwierdzić jedynie, że jest to używanie narzędzi, które są kompletnie no nieadekwatne do sytuacji. To jest tak jak strzelanie do komara z armaty, proszę państwa. Tym bardziej, że z tego powodu żaden samorząd, żaden prezydent, żadna rada miasta nie była nigdy odwołana. I jeszcze jedna rzecz. Proszę państwa, teraz merytorycznie odniosę się, co było powodem, że to, że to zostało poddane tak wielkiej krytyce i negatywnej ocenie. Otóż to, jakbyśmy nic nie zrobili jako miasto, mówię, jako MOPR w zakresie pieczy zastępczej. Polska ma wielki problem z pieczą zastępczą. Ma wielki problem związany z ustanawianiem rodzin zastępczych. Ma wielki problem w tworzeniu rodzinnych domów dziecka. Rozwiązaliśmy wiele domów dziecka, a w tej chwili nie ma co z tymi dziećmi robić, które są porzucone przez rodziny, gdzie są zabrane dzieci od rodziców. Jest to wielki kryzys. Natomiast my, aby dla dobra dziecka, niekiedy rzeczywiście przekazujemy tam, gdzie jest przekroczona ilość dzieci. Ale robimy to dla dobra dziecka. Szukamy miejsca na terenie Polski, żeby umieścić dziecko w bezpiecznym miejscu. Robimy kampanię informacyjną dotyczącą tego, żeby zostać rodzicielem zastępczym. To nie muszą być rodziny, to mogą być pojedyncze osoby. Dokładamy należytej staranności w informowaniu o tej możliwości. Widzieliście państwo naszą reklamę miasta
która była przeprowadzana. Wzmacniamy rodziny zastępcze, które na terenie miasta Konina są. Mamy z nimi bezpośredni kontakt. Pielęgnujemy relacje między samorządem, między MOPR-em, a tymi rodzinami, aby je utrzymać, I z tego powodu dostajemy taką karę. Chcą zastosować taką karę. Rozwiązać Radę Miasta i Prezydenta. Pół roku przed wyborami samorządowymi. Proszę Państwa, żeby się ustosunkować do tego, to my musimy wiedzieć, jakie są zarzuty poczynione przez sędziego Sądu Rejonowego w Koninie dotyczące zarzutów na naszą działalność. Ale przecież odpowiedź we wnioskach pokontrolnych była uczyniona panu wojewodzie. Dobrą rzeczą jest to, że pan wojewoda chociaż napisał w piśmie skierowanym do mnie 12 października, że nie zamierza z tego trybu skorzystać. Jednakże myślę, że nie powinniśmy poprzestać na przyjęciu tego faktu, że pan wojewoda nie chce pokazać tego wniosku. Dlatego też procedowanie pisma, panie przewodniczący, z odpowiedzią do pana wojewody i jednocześnie z prośbą, aby pokazać wszystkie dokumenty, które do niego wpłynęły w zakresie skarg na działanie prezydenta, na działanie MOPR-u, ale i tego sławnego wniosku o odwołanie ustawowych organów w mieście Koninie. Dziękuję. Dziękuję panu prezydentowi. Faktycznie mówię, ja wiedziałem od pana prezydenta, że wpłynęło pismo dotyczące sprawy. Nie wiedziałem, tylko prezydent mi nie przekazał, nie wiedziałem, że ono było adresowane na Radę Miasta, bo od razu bym wyegzekwował, żeby ono trafiło do biura Rady, a nie do Miejskiego Ośrodku Pomocy Rodzinie. Oczywiście potem by trafiło, tylko ja bym wtedy to kierował o przygotowanie odpowiedzi, nie? Także tutaj procedura nie została zachowana do końca, nie? I tutaj mam pytanie do pana radcy prawnego. Czy to, co sugerował tu pan prezydent przed chwilą, czy to nie powinno być zawarte też w uchwale, nie? O to, żeby te materiały przysłał. Panie przewodniczący, projekt uchwały w paragrafie drugim wskazuje, że upoważnia się pana do wykonania tej uchwały, więc jeżeli pan taką decyzję... Ale w treści jest tylko udzielenie odpowiedzi dotyczące tych zaleceń pokontrolnych i realizacji tej pierwszej. Okej, no jeżeli Rada będzie miała taką wolę, żeby to doprecyzować, to oczywiście możemy ten paragraf pierwszy doprecyzować, żeby było, że udzielenia informacji wojewodzie wielkopolskiemu i na przykład zwróceniu się o przesłanie kopii pisma sędziego Sądu Rejonowego, o którym mowa w tym piśmie. Przewodniczący, tylko Rada cała, nie? No ale Radę reprezentuje przewodniczący. Tak było, ale bardzo chcą, żeby to było w formie uchwały wszyscy teraz. Nie? Rada podejmuje decyzję w formie uchwał, tak. W formie uchwały chcą wszyscy. Tak. No. Tak, żeby nie wynikało to, że przewodniczący podjął taką decyzję, tylko że Rada podjęła taką decyzję. No. Dobra. Pan radny Jakub. Na pewno nie. Jacek Kubiak. Udzielam głos. Panie przewodniczący, albo pan prezydent udaje, że nie rozumie mojego pytania, albo coś, że ja nie o to pytam. Ja się pytam, dlaczego Rada Miasta Konina nie dostała tej informacji, że takie coś wisi nad Radą Miasta. O to się pytam, panie prezydencie. To wszystkie dobre rzeczy, co pani dyrektor robi, wszystko się zgadza. Tylko ja się pytam, dlaczego my, radni, nie dostaliśmy takiej informacji. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Jakub Eltman, udzielam głosu. Dziękuję, panie przewodniczący. Słuchając pana prezydenta, aż mnie tak serce zabolało od tego dramatyzmu, który się tutaj wytworzył. I pragnąłbym, żeby być precyzyjnym, tak jak sugeruje to pan radny, przewodniczący Wanias. Zresztą pan prezydent to słusznie przytoczył. Pismo wojewody z dnia 12 października.
cytuję dosłownie, żeby nie było, jednocześnie uprzejmie zawiadamiam, że wojewoda wielkopolski w chwili obecnej nie będzie rozpoczynał wyżej wymienionej procedury. A więc szanowni państwo, myślę, że te dramatyczne słowa, które tu wybrzmiały, no są jakby swego rodzaju spektaklem, który rozumiem. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na pierwsze pismo, które przyszło, a więc to pismo datowane na 5 września. Pismo wpłynęło 6 września, jakby wpłynęło do sekretariatu prezydenta, zastępcy prezydenta, przepraszam, oraz do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przynajmniej taką kopię tego pisma otrzymaliśmy. I w tym piśmie jest pytanie o informację, cytuję dosłownie, jakie działanie wdrożono w celu realizacji zaleceń pokontrolnych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie zgodności z wyżej wymienioną ustawą. Następnie jest informacja, cytuję dosłownie, że do dotyczącego urzędu wpływają kolejne skargi na funkcjonowanie MOPR w podobnym obszarze do tego, którego dotyczył wcześniejsze nieprawidłowości. Dalej czytam, cytując dosłownie. Ponadto 23 sierpnia 2023 roku wpłynęło także pismo z MSWiA informujące o wniosku sędziego Sądu Rejonowego w Koninie dotyczącym zawieszenia organów samorządowych miasta Konina i ustawienia zarządu komisarycznego z uwagi na brak realizacji zadań wynikających z wyżej wymienionej ustawy i postanowień sądu. Koniec cytatu. Z wcześniej przytoczonego pisma wiemy, że ta procedura nie została uruchomiona, bo nas uprzejmie o tym zawiadomiono, że ta procedura nie będzie uruchamiana. A jak wynika z ustawy, zarząd komisaryczny mógłby zostać prowadzony przez premiera na wniosek wojewody. A skoro od urzędu wojewody otrzymujemy pismo, że ta procedura nie będzie rozpoczynał tej procedury, no to jakby niepotrzebny jest ten dramatyzm. Myślę, że nie mamy się czego obawiać. Idę dalej. Na to pismo, które przyszło do nas, przepraszam, przyszło do pana prezydenta 5 września, bo do nas przyszło wczoraj czy przedwczoraj. O co też mam ogromne pretensje i dziękuję za te wyjaśnienia pana przewodniczącego Wojdyńskiego. Wynika z nich, jeżeli dobrze zrozumiałem, że pan przewodniczący wiedział, że wpłynęło jakieś pismo, ale nie wiedział, że to pismo było adresowane do Rady Miasta. Tak jest. I mówił pan prezydent o elemencie kampanii wyborczej. Jeżeli chciałbym być złośliwy, to mógłbym powiedzieć, że przetrzymanie tego pisma w sekretariacie zastępcy prezydenta i nieprzekazanie do przewodniczącego Wojdyńskiego pisma, które było adresowane do nas wszystkich, a zostało odebrane 6 września, również mogło być elementem kampanii wyborczej, że tego pisma my jako radni nie otrzymaliśmy. Bo uważam, że czymś niepoważnym jest to, że pismo jest odbierane 6 września, a do pana przewodniczącego Wojdyńskiego trafia 23 września lub 4. Dobra, nie będę dramatyzował, października. Idę dalej. 8 września odpowiedział pan prezydent na pismo wojewody z dnia 5 września. Cytuję dosłownie, żeby nie było. Szanowny panie wojewodo, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie kopii skanu wniosku sędziego Sądu Rejonowego w Koninie skierowanego do MSWiA w sprawie zawieszenia organów samorządowych miasta Konina i ustanowienia zarządu komisarycznego, o którym mowa w piśmie wojewody, numer pisma z dnia 5 września 2023 roku skierowanym do Rady Miasta. Podpisano Piotr Korytkowski, prezydent miasta Konina. Cieszę się, że pan jako organ troszczy się o Radę Miasta w ten sposób, że odpowiada na pisma, na które wolelibyśmy my odpowiadać lub pan przewodniczący w naszym imieniu. I teraz zwracam się do tego, o czym pan prezydent mówił w tym kontekście i wrócę do tego pisma z 5 września. Zgadza się, że pan prezydent zawnioskował do pana wojewody o kopię skanu tego wniosku do MSWiA, ale jednocześnie w tym piśmie jest mowa o tym, że do Urzędu Wojewódzkiego Wojewody Wielkopolskiego wpływają, cytuję dosłownie, do tutejszego urzędu wpływają kolejne skargi na funkcjonowanie MOPR-u. Panie prezydencie, pan nie prosił o przesłanie tych kolejnych skarg, tylko prosił pan o przesłanie pisma do MSWiA. I teraz, panie prezydencie, mówi pan, że nie mogliśmy odpowiedzieć na to pismo, bo nie wiemy, jakie skargi wpływają. I dlatego pan to pismo przetrzymał, żebyśmy my mieli cały obraz sprawy. Ale przecież pan o to nie wnioskował. Pan wnioskował tylko i wyłącznie o to, aby przekazać ten wniosek sędziego sądu rejonowego. Nie pytał pan wojewody, jakie dodatkowe skargi wpływają na działanie konińskiego MOPR-u w tym obszarze. Tylko i wyłącznie o ten wniosek. Tym bardziej nie mogę zrozumieć, dlaczego to pismo zostało przetrzymane i proszę o odpowiedź. Dziękuję. Pan
Witold Nowak, zastępca prezydenta miasta. Udzielam głosu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo radni, chciałbym wrócić do tego, co mówiłem na wczorajszych komisjach, co oczywiście nie będzie odpowiedzią na pytanie pana radnego, natomiast chcę powiedzieć, że w trakcie trwającej, tak akurat się złożyło być może, ja nie wiem, może się tak złożyło, kampanii wyborczej, na naszym terenie przebywała też pani wicewojewoda i wspominałem o tym również, że oprócz wymiany tych pism rozmawialiśmy bezpośrednio z panią wicewojewodą, zarówno ja, jak i pan prezydent Piotr Korytkowski. I tak jak mówiłem na pierwsze moje pytanie, co sprawia, że wojewoda wysłał nam takie pismo, tak jak pan prezydent Piotr Korytkowski przed chwilą powiedział, chcieliśmy ustalić jakiś kierunek działania, w którą stronę to powinno iść, jakieś wyjaśnienie przygotować także dla państwa radnych, żeby zebrać jakiekolwiek dokumenty, żeby nie przysyłać po prostu pustego pisma. I pani wojewoda mówi, że nie wie, o co chodzi, że ona musi sprawdzić. Ponowiliśmy to i pan prezydent, i ja jeszcze. I za każdym razem słyszeliśmy to samo, żeby się tam nie przejmować, że za chwilę tutaj udzielimy odpowiedzi, ale że to nic nie jest takiego istotnego i że na pewno tam zarządu jakiegoś nie będzie komisarycznego. Ale wiecie państwo, my jesteśmy urzędnikami, my pracujemy na pismach. I my musieliśmy poczekać na jakąkolwiek odpowiedź ze strony wojewody. Nawet jeśli prowadziliśmy rozmowy z panią wicewojewodą, to dzisiaj każdy z państwa może powiedzieć, ale co pan tutaj wymyśla, że pan rozmawiał z jakimś wicewojewodą? Proszę jakiś dowód na to. No nie ma dowodu oprócz mojego słowa i kilku świadków, którzy byli przy tej rozmowie. Czy ewentualnie tak jak rozmawiał pan prezydent z panią wojewodą. Więc my pracujemy na pismach, żeby odpowiedzieć, czy zebrać jakikolwiek materiał w tej sprawie, także dla nas, musieliśmy zadać te pytania i poczekać chwilę na odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Zenon Chojnacki, wiceprzewodniczący Rady, udzielam głosu. Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo. Właściwie gros tego, co chciałem powiedzieć, powiedział pan radny Eltman. Tutaj dobrze, żeby to właściwie wybrzmiało, kampania kampanią, natomiast samorząd musi pracować. Jeśli pojawił się tutaj zarzut ze strony pana prezydenta, że być może to, co się wydarzyło, było elementem kampanii wyborczej, no, warto zauważyć, że pomysłodawcą i wnioskodawcą do MSWiA no, nie był pan wojewoda, tylko konkretny prawnik, który zakładam ma do tego prawo i to zrobił. Pan prezydent, pan wojewoda musiał pewnie też ten temat podjąć, bo do tego jest prawnie zobowiązany. I to zrobił, natomiast ja cały czas pytam, dobrze, kampania kampanią, wybory kończą się 15, dlaczego w takim razie otrzymujemy to pismo godzinę przed posiedzeniem komisji? Ja tego nie potrafię wyjaśnić, już nie wspomnę o komforcie pracy radnych, bo my możemy podejmować takie tematy, natomiast żeby uczciwie ustosunkować się do tego wszystkiego, no po prostu potrzebujemy czasu. Dziękuję bardzo. Panie wiceprzewodniczący, ja może spróbuję odpowiedzieć panu dlaczego. No dlatego, że to pismo wpłynęło dopiero wczoraj do biura rady i ja mówię, nawet nie byłem wczoraj w Koninie, bo byłem poza miastem i telefonicznie powiedziałem, żeby te wszystkie materiały przekazać radnym, bo komisja jest zwołana na dzień dzisiejszy i żeby to stanęło na sesji, bo tak to bym musiał znowu zwoływać tam za kilka dni nową sesję, nie? I dlatego to tak się stało, nie? Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący. Ja nie mam pretensji akurat tutaj do pana przewodniczącego. Pan taką wiedzę powziął przedwczoraj. Natomiast pismo wpłynęło 6 września. To jest miesiąc i no i pomóżcie mi państwo ile. No. W związku z tym pytanie, czy rzeczywiście my powinniśmy być obarczani taką pracą, że w ciągu godziny mamy przeprocedować tego rodzaju rzecz. No, wydaje mi się, że coś tu jest nie tak, ale jeśli państwo macie inne zdanie, ja kończę dyskusję w tym momencie. Dziękuję bardzo.
No dlatego, że wpłynęło do Rady z kompletnym już przygotowanych dokumentów i materiałów, łącznie z propozycją odpowiedzi, którą przygotowała pani dyrektor. No to jest takie moje wytłumaczenie, nie? Być może, że nie do końca, nie? Pan radny Wiesław Banias. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo radni, szanowni goście. Tematem w tej chwili najważniejszym to nie jest strach, czy nie strach, czy się bać, czy się nie bać, dlatego że tak jak wyjaśniał nam pan mecenas wczoraj na posiedzeniu komisji, to procedury odwołania czy założenia komisarycznego działania są dużo bogatsze i dużo bardziej do przeprowadzenia niż się nam wydaje. Problem jest tkwi inny, bo proszę państwa, nie można powiedzieć, będę tu mówił zarówno w naszym imieniu Rady Miasta, jak i w imieniu prezydenta, bo to straszenie dotyczyło obydwu organów. Nie można powiedzieć, że nie powiemy wam, o co chodzi w skargach, albo kto składa te wnioski. Jak można się jako strona, którą się straszy, ustosunkować się do napisania, że jednocześnie informuje, że do tutejszego urzędu wpływają kolejne skargi na funkcjonowanie MOPR. Podobnym obszarze do tego, którego dotyczyły wcześniejsze nieprawidłowości. Proszę państwa, kto był wczoraj na komisji i słuchał wystąpienia pani kierownik z MOPR-u, która prawie ze łzami w oczach mówiła o swoim zaangażowaniu i pracowników MOPR-u, jakie MOPR poświęca dla wszystkich swoich podopiecznych, nie tylko mówi o dzieciach, to by widział, jaką przykrość takie działania, nie wiemy czyje, bo ja nie sądzę, żeby to wojewoda sam, ale służb, które są odpowiedzialne u wojewody za działania jednostek opiekuńczych w województwie, żeby takie były robione. No i dalej pan wojewoda w odpowiedzi pisze tak. Ponadto 23 sierpnia 2023 roku wpłynęło także pismo z MSWiA informujące o wniosku sędziego Sądu Rejonowego w Koninie dotyczącym zawieszenia organów samorządowych i tak dalej miasta Konina. Proszę państwa, to nie jest tak, że pan prezydent zwrócił się tylko o wyrok, o wniosek. Nie. W piśmie skierowanym do wojewody była informacja na temat wszystkich działań, łącznie z zapytaniem się, czego i kogo dotyczyły skargi. Wiecie doskonale, jako przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Postulatów, że dostajemy różne petycji, przepraszam, dostajemy różne skargi na różne instytucje, a tu się okazuje, że nagle wszystkie te skargi na działalność MOPR-u nie idą do prezydenta, który jest organem założycielskim, nie idą do Rady Miasta, nie idą do komisji, która jest do tego powołana, tylko idą do pana wojewody, a pan wojewoda zda zapytanie pana prezydenta, czyli osoby istotnie zainteresowanej tym problemem, odpowiada, że nie udzieli odpowiedzi. Dla mnie jest to coś nie tak, natomiast nie chcę dalej się wstępować, co, gdzie, kto zawalił, jakie aspekt przy opiece nad dziećmi i opieką nad ludźmi, którzy potrzebują pomocy MOPR-u, nie pozwala mi na to, żeby łączyć ten wątek z wątkiem politycznym, bo to by była daleko idąca nieprawidłowość z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Pan radny Jakub Eltman, udzielam głosu. Panie przewodniczący Wanias, niestety nie zgodzę się z panem, ponieważ cytowałem całe pismo, z którym zwrócił się... Ale tak, dobrze, mogę wytłumaczyć? Powiedział pan, że pan prezydent, co prawda w imieniu Rady Miasta, bo przypomnę, że pismo było adresowane do Rady Miasta, datowane na 5 września, otrzymaliśmy je 24 października. Pan prezydent zwrócił się tylko i wyłącznie o wniosek sędziego Sądu Rejonowego w Koninie. W tej piśmie nie ma mowy o kolejnych skargach na funkcjonowanie MOPR-u, które wpływały do wojewody wielkopolskiego. Dlatego nie mogę przyjąć argumentacji, że ten czas od 8 września, kiedy, przepraszam, od 6 września, żeby nie było, kiedy wpłynęło pismo, a do 24 października zbieraliśmy dane na temat skarg, które wpływały na MOPR do wojewody wielkopolskiego.
Jednocześnie w kontekście tej wymiany zdań między panem przewodniczącym Chojnackim i panem przewodniczącym Wojdyńskim. Nie jestem członkiem Komisji Rodziny. Komisja była o godzinie 16:30, jestem członkiem Komisji Praworządności, dlatego byłem na posiedzeniu. Członkowie Komisji Rodziny otrzymali te pisma po godzinie 15:00. My jako pozostali radni otrzymaliśmy po godzinie 18:00. Nie mam pretensji do pana przewodniczącego, bo rozumiem sytuację i jakby to jest zrozumiałe. Ale chciałbym podkreślić wagę tego w kontekście tego, o czym mówił pan prezydent Witold Nowak, że na komisji ja niestety nie miałem przed sobą tych pism, o których rozmawialiśmy, bo nie byłem członkiem Komisji Rodziny. Dlatego nie mogę przyjmować wyjaśnień, że coś pan tłumaczył na komisji, ponieważ ja te pisma dopiero wczoraj wieczorem czytałem, dlatego nawet je dzisiaj mam je wydrukowane, żeby móc je swobodnie nimi operować. Czyli 15 i 18. 15 do członków komisji, 18 do pozostałych radnych. Dzisiaj jest godzina 12:40 już. Mam pytanie formalne. Czy prezydent w ogóle mógł odpowiedzieć na to pismo, skoro było ono adresowane do Rady Miasta Konina? Jest to zupełnie inny organ samorządu. I jaka jest procedura krążenia tych pism? Skoro pismo trafiło do Sekretariatu Zastępcy Prezydenta, taka jest pieczątka, i do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a jest adresowane do Rady Miasta Konina, to dlaczego ono szybciej nie trafiło do Rady Miasta Konina? Nawet jeśli pan prezydent bądź MOPR stwierdził, że chce dodatkowych wyjaśnień, to myślę, że pewną dozą życzliwości i dobrej współpracy byłoby to, aby to pismo nam wysłać, nawet z informacją, że jakaś odpowiedź została już przygotowana, ale żebyśmy wiedzieli, co się dzieje w tym mieście, no bo no, dziwnie się czuję, że ktoś odbiera mój list i nie mówi o tym, że on 2 miesiące leży gdzieś w szufladzie. Jak mam być szczery? Jednocześnie chciałem się odnieść do MOPR-u. Ja przytaczałem na samym początku uchwałę Rady Miasta nr 906 z dnia 22 marca 2023 roku. Pani dyrektor wie, że na początku, kiedy mieliśmy posiedzenia tej komisji, kiedy był omawiany ten protokół kontroli, byłem wobec tego sceptyczny, ale chyba wtedy pani dyrektor mnie przekonała, że jest źle, bo jest MOPR obciążony, bo pracownicy są obciążeni i o tym też sobie mówiliśmy, że jak miasto wesprze MOPR w kontekście takim, że tam brakuje rąk do pracy, że pracownicy są obciążeni również psychicznie, ponieważ wykonują dodatkową pracę, ponieważ mierzą się z pracą taką, gdzie decydują o losie dzieci i nie mogą w pełni zadowolić różnych potrzeb. Więc w całej tej dyskusji nie mam pretensji do MOPR-u. Dziękuję za kolejne te wyjaśnienia, to 20-stronicowe pismo, które również otrzymaliśmy. To są odpowiedzi na te wnioski kontrolne, ale ja mam wrażenie, że dla mnie ten, jako radnego ten temat jest zamknięty, bo my już uchwałę w sprawie udzielenia informacji w kontekście kontroli podjęliśmy. I dla mnie tamta sprawa zamyka ten temat. Ten temat dotyczy zupełnie czegoś innego, a więc tych kwestii proceduralnych. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Proszę o zabranie głosu pana Wiesława Szczękę, wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Chciałem pójść parę kroków do przodu, bo omawiamy cały czas procedurę, natomiast nie istotę rzeczy, która dotyczy sprawa ma, czyli zarzutu wobec MOPR-u, które raz już były omawiane na wiosnę. I cały czas będziemy udzielać wyjaśnień tej sprawy i to nie Rada będzie udzielać wyjaśnień, tylko niestety służby prezydenta muszą odpowiedzieć na zarzuty. Być może my jako Rada będziemy musieli coś na tej podstawie przygotować, ale to nie zwalnia z obowiązków służb prezydenta, żeby wyjaśnień udzielić. I prawdą jest powracająca kwestia pieczy zastępczej. Wstydliwa niestety, wstydliwa i to bardzo. Kiedyś byłem blisko tej sprawy, ocieram się co jakiś czas, dlatego że leczę tych pacjentów, leczę. I pytam rodziny, jak dają radę. Wszyscy mówią z wielkim trudem, a najchętniej bym zrezygnował. Więc to nie jest brak dobrej woli tych ludzi, tylko tak naprawdę no, trudnego wyzwania, bo nie każdy się do tego nadaje. Wsparcie, które instytucje samorządowe okazują, oczywiście można dyskutować, czy są wystarczające, czy nie, ale jestem przekonany, że urząd robi wszystko, co może, żeby zachęcać tych ludzi. Problem nie jest świeży, nie jest tegoroczny wcale, jest wieloletni. Odkąd jestem w samorządzie, zazdrościliśmy sytuacji, jaka jest w powiecie, gdzie w powiecie nie ma problemu rodzin zastępczych. One są, funkcjonują. Dyskutowałem również z szefem właśnie Ośrodka Pomocy Rodzinie w powiecie. Tego problemu u nas nie ma, on nie istnieje, w mieście jest. Czyli niejako pochylamy się z troską, ale nie do końca. Bo wydaje się, że zachęty są takie, że mogłyby przekonać osoby, które rzeczywiście kwalifikują się do tego, żeby podjąć to wyzwanie, ale no, do niczego nie zmusimy i bynajmniej
chyba nie do końca można obwiniać za to samorząd. Bo to trzeba niestety ludzi dobrej woli i jeszcze spełniających pewne wymogi, ażeby ten problem rozwiązać. A jak się nie da u nas lokalnie, no to niestety problem dzieci dysfunkcyjnych rodzin nie zniknie. My nie mamy gdzie ich umieszczać, ale musimy sobie z tym poradzić i stąd może się zdarzyć sytuacja taka, że niestety nawet nie w obszarze tutaj zamieszkania nawet, nie? Więc chciałbym rozdzielić dwie rzeczy. Mamy kwestie proceduralne, które tutaj pan radny Altman omawia, jak najbardziej zasadne, no ale meritum sprawy jest dotyczące działalności zarzutu wobec MOPR-u i odpowiedzi w tym zakresie i tak będzie musiał udzielić prezydent i jego służby nam przygotować. Będziemy o tym dyskutowali pewnie, a ta uchwała daje nam czas i prezydentowi też. Dziękuję. Nie, odpowiedź jest przygotowana. Także odpowiedź jest przygotowana, już wszyscy radni mają tą odpowiedź, także nie jest to, że będziemy jeszcze raz procedować tą odpowiedź. Nie? Pan radny Wiesław Wania z udziałem głosu. Panie przewodniczący, panie prezydenci, szanowni państwo radni, szanowni goście. Nie jest do końca tak, że już teraz mamy drugi etap tej sprawy, czyli procedowanie terminów. Nie, dlatego że jasno i wyraźnie wynika z zacytowanego, zaraz zacytuję odpowiedzi wojewody. Z uwagi jednak na fakt, iż wskazywaną przez sędziego podstawą wniosku jest brak realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zwracam uwagę na konieczność jak najszybszego wprowadzenia zmian i poprawy realizacji zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Koninie, którego działalność w wyżej wymienionym obszarze została oceniona negatywnie i wydano zalecenia pokontrolne. Zatem proszę o udzielenie odpowiedzi. Czyli nie jest tak, panie radny, że MOPR wykonał swoje, dał odpowiedź, kończy się temat. Nie. Jest to dalszy etap tego procedowania. Tylko my nie wiemy, co się stało, pomimo że wojewoda uzyskał odpowiedzi z MOPR-u, co się stało, jakie następne skargi, co było przyczyną, że jest tak, jak jest. Dziękuję. Tego nie wiemy na ten moment. Pan radny Zenon Chojnacki, wiceprzewodniczący Rady. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo, ja bym chciał odnieść się do projektu uchwały, bo o niej tak naprawdę dyskutujemy i w paragrafie pierwszym jest mowa o tym, że udzielamy informacji, informujemy wojewodę o poczynaniach i tak dalej, już nie będę dalej czytał. To jest to tutaj wiemy o co chodzi. I teraz no mam przed sobą dokument, który został opracowany przez panią dyrektor i muszę przyznać, że pani dyrektor jest w sytuacji niezwykle trudnej, bo musi posiadać jakieś zdolności profetyczne, żeby odnosić się do zarzutów, których nie poznaliśmy. I ja mam tutaj też troszeczkę pretensje, o czym zresztą mówił pan radny Altman. Trzeba było rzeczywiście dopytać. Panie wojewodo, proszę wskazać te uchybienia, które ewentualnie mają miejsce i tak dalej. No, tak, ale przepraszam, no, pan prezydent miał takie prawo zapytać, proszę wskazać konkretne punkty, gdzie ustawa o pieczy zastępczej nie jest przestrzegana i wtedy rozmawiamy na temat. Natomiast dzisiaj rzeczywiście, ja nawet już nie chcę pytać panią dyrektor, bo rzeczywiście czym się różni ta odpowiedź od tej odpowiedzi, która była udzielona wcześniej, bo jak już powiedziałem, by trzeba było mieć jakieś szczególne zdolności, żeby wiedzieć, co ów sędzia zawarł w tych zastrzeżeniach. No jeśli takiej wiedzy nie mamy, no i pani dyrektor udziela odpowiedzi na pytania, które, czy zarzuty, które tak naprawdę nie zostały wyartykułowane, no to mamy z tym duży problem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, ale od tego czasu upłynął jakiś okres i na pewno coś tam zostało zrealizowane i pani dyrektor dodała. To nie jest tak, że to jest ta sama odpowiedź, co poszła przedtem, nie? No, a jeszcze jedno mam pytanie do pani dyrektor, bo w tym piśmie jest tam od wojewody napisane, że też nie tylko nierealizowane są postanowienia sądu w zakresie pieczy rodzinnej. To jeżeli pani by mogła się do tego ustosunkować, bo ja nie wiem, czy ma pani jakieś postanowienia sądu niezrealizowane? No to nie wiem, dlaczego tak to zostało napisane, nie? No to w tej odpowiedzi powinno też się tam to znaleźć. No, dobrze. Czy jeszcze pan radca prawny Radosław Szatkowski, udzielam głosu. Panie przewodniczący, państwo radni,
Dziękuję. Chciałbym może takiej w formie klamry trzy rzeczy wyjaśnić. Wyjaśnienia pani dyrektor MOPR-u to nie jest odpowiedź na zarzuty, których nie znamy. To jest odpowiedź na wystąpienia pokontrolne i zalecenia. A teraz tak, wojewoda prosi o radę o wyjaśnienie, jakie rada z kolei podjęła, jakie podjęła działania w celu wykonania tych zaleceń pokontrolnych. To jest pierwsza rzecz. Druga, coś, co mi się rzuca, że tak powiem, w oczy z tytułu profesji, czyli ten zwrot, że jednocześnie informuję, że do tutejszego urzędu wpływają kolejne skargi na funkcjonowanie MOPR-u. No i teraz proszę Państwa, no kto jest upoważnionym organem do rozpatrywania skarg na jednostkę organizacyjną? No przecież Rada Miasta, a nie wojewoda, więc spodziewam się, że wkrótce według właściwości wojewoda wszystkie te skargi Państwu przekaże, te liczne wpływające skargi na funkcjonowanie MOPR-u. Chwileczkę wcześniej przecież Państwo rozpatrywaliście skargę na ZDM, na MOSIR. No to spodziewam się, że powinien tym tropem wydać postanowienie i według właściwości przekazać te liczne skargi Państwu. Dobra, to jest kwestia druga. Kwestia trzecia, zarząd komisaryczny, artykuł 97, słynny tego ustawy o samorządzie gminnym. Proszę Państwa, ustawa o samorządzie gminnym jest to ustawa z roku 1990. Funkcjonuje od 33 lat. I 97 paragraf 1 mówi, jakie muszą być spełnione warunki, żeby w ogóle można było myśleć o ustanowieniu zarządu komisarycznego. Są tam cztery warunki, muszą być spełnione wszystkie łącznie. Brak któregokolwiek z nich powoduje, że nie będzie. To po pierwsze. Po drugie, wprowadza to prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, a nie sędziego, z całym szacunkiem dla wszystkich sędziów, nawet gdyby to był sędzia Sądu Najwyższego. Artykuł 97, paragraf 2. Ustanowienie tego zarządu może nastąpić po uprzednim przedstawieniu zarzutów i wezwaniu organów do przedłożenia programu naprawy. Państwo tych zarzutów do dziś nie znacie i nie możecie ich poznać mimo waszego wniosku. I 97, paragraf 3. Komisarza rządowego powołuje prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody. I teraz tak, w leksie przy artykule 97 paragraf 3 są analizy, orzecznictwo, komentarze, lista odpowiedzi, pytania, akty interpretujące i tak dalej. Ale dla sprawy nie ma znaczenia, co jest w leksie. Dla sprawy ma znaczenie, czego tam nie ma. Czego tam nie ma? Nie ma tam żadnej decyzji premiera o wyznaczeniu komisarza. Nigdy od roku 1990 taki komisarz, jak pan prezydent mówił, nie został powołany i proszę się nie martwić, na pewno miasto Konin nie będzie pierwszą jednostką, której to zostanie ustanowione. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Barbara Musiał, udzielam głosu. Dzień dobry Państwu wszystkim zgromadzonym. Przysłuchuję się dzisiejszym obradom i nasunęła mi się taka refleksja, trochę w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Wiesława Sztańkę, ale to gdzieś w jakimś stopniu. Refleksja taka mianowicie, że dyskutowaliśmy dzisiaj o podniesieniu podatków i teraz mówimy o pieczy zastępczej. Jeżeli chodzi o podniesienie podatków od nieruchomości, gdzieś te decyzje zapadają zdecydowanie wyżej, nie mamy na nie wpływu, całe odium spada na samorządy. Podobnie jest z opieką zastępczą. Te decyzje na temat przeciwdziałania przemocy, ukrywa się tę przemoc, ale skutki są takie, że dzieci, które potrzebują opieki samorządów, jest coraz więcej. I my bawimy się, tak jak tutaj, w różne procedury, co nam grozi, a co nie grozi, a powinniśmy nazwać rzecz po imieniu. Musimy podejmować decyzje za sytuacje, których myśmy nie wykreowali. I to o to chodzi. Chodzi o to odium, które spada na samorządy, na odpowiedzialność. Każe nam się ponosić odpowiedzialność za coś, czego myśmy nie zrobili. I po prostu trzeba to powiedzieć. To wszystko. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pani radna Monika Kosińska, udzielam głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Panie Prezydenci, kilka refleksji. Bliżej mikrofonu. Kilka refleksji. Pierwsza,
Być może dobrze się stało, że to pismo do nas trafiło po wyborach, bo przynajmniej uniknęliśmy odmienianego przez wszystkie przypadki słowa zarząd komisaryczny. Jednak wpłynęło ono zdecydowanie za późno. Następnego dnia po wyborach powinniśmy już je mieć. Ale nie, żeby traktować je jako zarzuty skierowane w kierunku MOPR-u, tylko jako zwrócenie uwagi na problem, z którym sobie miasto nie radzi. I w taki sposób traktuję pismo pana wojewody. Nie straszeniem na zarząd komisaryczny, z tym zarządem komisarycznym, nie jakby skierowanymi zarzutami w kierunku nieprawidłowego działania MOPR-u, ale nieprawidłowego działania miasta, które jako jedno ze swoich ważnych zadań własnych ma organizowanie tej pieczy zastępczej, którą wykonuje przez MOPR. I myślę, że to jest ten czas, kiedy powinniśmy nad tym się zastanowić, jak jeszcze lepiej to zrobić. Bo całą informację na temat wdrożonych zaleceń pokontrolnych dostaliśmy od pani dyrektor, ale cóż takiego dzieje się na linii MOPR-sąd rodzinny, że jakikolwiek sędzia wpada na pomysł, żeby wysłać pismo w sprawie zarządu komisarycznego dla miasta. Wydaje mi się, że to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli problemy w komunikacji pomiędzy organami, pomiędzy ludźmi, pomiędzy jednostkami, a tutaj podmiotem tych znaczących problemów są dzieci. W związku z tym bardziej sprawie powinniśmy się przyjrzeć i bardzo solidnie się tą sprawą zająć, żeby wdrożyć jeszcze kolejne akcje promocyjne. Ja wiem, że już MOPR podejmował takie działania, żeby promować pieczę zastępczą, ale wydaje się, że ktoś po prostu chciał zwrócić naszą uwagę na ten trudny temat, który do dziś nie został w sposób należyty rozwiązany. I w takich kategoriach chciałabym to pismo pana wojewody potraktować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Co nie było komisji? Była wczoraj komisja w tej sprawie? Mamy teraz, dzisiaj. No to, nie, to ja wprowadziłem do porządku sesji, ale na komisji już wcześniej było rozpatrywane. No proszę bardzo, panie Jakubie. Dziękuję, panie przewodniczący. Jakby wzmacniam głos radnej Barbary Musiał i radnej Moniki Kosińskiej, ale jednocześnie cały czas powtórzę to, co powiedziałem. Ja czuję się wyjaśniony po tym, kiedy przyjęliśmy uchwałę numer 906. I MOPR zapewniał o pewnych rzeczach, ale jednocześnie mówił o tych brakach. Właśnie o tych brakach kadrowych, o brakach choćby promocji i organizacyjnych kwestii pieczy zastępczej. I tu się zgadzam, że w kontekście choćby debaty budżetowej, być może to jest temat, którym powinniśmy się zająć. Jednocześnie chcę wrócić, przepraszam, do kwestii proceduralnych, ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na pytania, czy prezydent w ogóle mógł odpowiedzieć na pismo, które było adresowane do Rady, oraz jaki jest obieg dokumentów i kiedy to pismo powinno zostać skierowane do Rady, bo no jakby jestem tego ciekaw. Dziękuję. Nie wiem, czy to pan radca prawny odpowie? Proszę bardzo, udzielam głosu. Panie przewodniczący, wydaje się niczym dziwnego, że prezydent dopytywał. Przecież pismo dotyczy organów Rady Gminy, organy są dwa. Uchwałodawczy i kontrolny, czyli Rada, i wykonawczy, czyli prezydent. No miał prawo o to zapytać. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Piotr Korytkowski prosi jeszcze o głos, to udziela. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja nie odpowiadałem na to pismo, panie radny, tylko mając wiedzę, jaka jest treść tego pisma i że jest tam mowa o organie, jakim jest prezydent miasta Konina, podjąłem natychmiast próbę wyjaśnienia, co się stało, że sędzia sądu rejonowego zawnioskował. Przepraszam bardzo, ja nie przeszkadzałem. Dlatego też napisałem prośbę o to, aby dowiedzieć się, jakie są argumenty we wniosku skierowanym do MSW przez sędziego. Natomiast nadano cały bieg
temu pismu, aby skompletować maksymalnie możliwą ilość dokumentów, by przedstawić państwu. Być może proceduralnie to nie zagrało, ale proszę państwa, dobrze, wezmę to na swoją odpowiedzialność. Natomiast kontekst tutaj w niektórych wypowiedziach, proszę państwa, wypływał, w jakim to czasie miało miejsce. I proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, że całość korespondencji, która tutaj się odbywała, odbywała się w okresie międzysesyjnym. Natomiast państwo podejmujecie na najbliższej sesji od poprzedniej uchwałę dotyczącą właśnie tej całej sprawy. Więc uzyskaliśmy jako miasto, które obsługuje również Radę Miasta Konina, możliwie największą ilość dokumentów, jaka jest, łącznie z wyjaśnieniami MOPR-u, które datowane są na 20 października. Trwało przygotowanie tyle w MOPR-ze, aby dać państwu również możliwość zwrócenia się, zrozumienia tego całego procesu, choć przecież ten temat już dyskutowany był na wiosnę. Jest to procedura, jest to proces bardzo złożony, skomplikowany i z wieloma, bym powiedział, znakami zapytania, dlaczego tak się stało. Dlaczego tak się dzieje, że w sumie nie wiemy, w jakim trybie wszystko to, co się odbywa, że jest mowa o nas bez nas. Bo jeżeli wpływają wnioski do wojewody dotyczące zarzutów jakichkolwiek, to my powinniśmy odwrotnie być o tym poinformowani. Jeżeli wpływają do sądu jakieś zarzuty, to ja jako zatrudniający panią dyrektor MOPR-u powinienem w tym względzie wiedzę mieć. Bo być może trzeba zmienić dyrektora. Czy to nie jest jasne, że ja jak najszybciej chciałem tą informację mieć, natomiast kwestia wyjaśniania trwać dalej będzie. To jest kolejna rzecz związana z procedurą, którą państwo macie. Komisja dyskutowała na ten temat. Dzisiaj mamy najbliższą sesję po całej tej korespondencji. Będziecie państwo wnioskować o dokumenty, o wyjaśnienia, o wszystko, co jest w treści tejże uchwały, w uzasadnieniu oraz w wyjaśnieniach do tej uchwały. A co do trudnej sytuacji w mieście dotyczącym pieczy zastępczej. Bardzo proszę, szanowni radni. Jak mieliśmy promocję rodzicielstwa zastępczego w mieście, ilu z was włączyła się w kampanię? No więc o to chodzi, że dyskutować, wymagać, wskazywać palcem, każdy potrafi, tylko niestety nie ma pomysłu na to, w jaki sposób rozwiązać tą sytuację, bo my nie jesteśmy w stanie nikogo na siłę przymusić do tego, powtarzam, aby był rodziną zastępczą. Proszę państwa, myślę, że dyskusja trwa bardzo długo na tym punkcie, natomiast sprawa jest prosta. Prosimy o dokumenty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Jakub Eltman, ad voce. Panie prezydencie, czy jest pan w stanie publicznie na sesji zdeklarować, że jeżeli będą trafiały pisma dotyczące organów samorządowych, to te pisma będą niezwłocznie uzgadniane ze wszystkimi organami, czyli będzie wymiana informacji między panem prezydentem a Radą Miasta, tak jak pan powiedział, nic o nas bez nas. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Piotr Koletkowski, udzielam głosu. Bezapelacyjnie, panie radny. Tak powinno być i tak będzie. Natomiast, aby procedurę bardziej przyspieszyć,
Chciałem uzyskać dla dobra państwa jak najwięcej dokumentów, aby przedstawić wam wszystkie, żebyście mogli podejmować stosowne decyzje. Dziękuję. Będziemy pomału zbliżać się do końca. Już chyba wszyscy, którzy chcieli zabrać głos w tym temacie, zabrali. No i to, co już wcześniej tutaj zwracałem się do pana radcy prawnego, czy nie uzupełnić tutaj właśnie tę uchwałę o paragraf drugi, bo tutaj w tym piśmie kierowanym do prezydenta wojewoda, no tak to mówi, z uwagi jednak na fakt i wskazywaną przez sędziego podstawą wniosku, jest brak realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. I chodzi, myślę, żeby tutaj wojewoda powiedział, o jakie zadania chodzi w tym wniosku. Skoro ma wiedzę na ten temat, nie? Proszę? Bo tu jest ogólnie napisane, brak realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny, ale to tych zadań nie jest jedno zadanie, nie? Wszystkich nie realizuje miasto? Nie, chyba nie. No. Panie przewodniczący, a może zamiast zwracać się do wojewody o wskazanie, co miał na myśli, to poprosić jeszcze raz w imieniu Rady o przesłanie tego pisma i treść paragrafu, ja bym to proponował wtedy tak, że treść paragrafu... Proszę? Że treść, która obecnie jest w paragrafie pierwszym, aby oznaczyć ją punktem pierwszym i albo dodać w paragrafie pierwszym. Tak, albo żeby czytelniej było, oznaczyć to jako jedynkę i dodać drugi, upoważnić przewodniczącego do zwrócenia się do wojewody o przesłanie pisma sędziego sądu rejonowego, delegację, wtedy o mogę którym mowa w piśmie z 5 września 2023 Dobrze. Roku. To wobec tego. Wobec tego ja to traktuję jako autopoprawkę i tą uchwałę poddam pod głosowanie. Jest ona oznaczona numerem druku 1046. Proszę o tablicę, kto jest za podjęciem tej uchwały z tą autopoprawką, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Proszę o zbiorczy wynik głosowania. Osiemnastu radnych głosowało za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych nie było, jeden radny się wstrzymał. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę oznaczoną numerem 1046. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie informacji prezydenta miasta Konia o wyznaczeniu podmiotu do przyjmowania skazanych na rok 2024. Była ta informacja przekazana do Komisji Praworządności. Komisja nad tym się obradowała. Wobec tego proszę pana Jacka Kubiaka o przedstawienie opinii, bo jest zastępcą przewodniczącego Komisji Praworządności. Panie przewodniczący, na Komisji Praworządności miało być wysłuchanie pana prezydenta tego. Nie odbyło się tego ze względu, nie wiem dlaczego pan Nowak nie przedstawił, pan prezydent, tej informacji, jakie podmioty będą do tego przybliżone. Dlatego myślałem, że to dzisiaj na sesji Rady Miasta będzie przedstawione przez pana prezydenta, które po prostu będą przyjmować skazanych. I to jest taka moja odpowiedź, bo nie było głosowania nad tym. Nie było tej pełnej informacji? Nie. No ale w materiałach sesyjnych nie była przekazana? Ale pisze przyjęcie informacji pana prezydenta, a nie było tego, no, od pana prezydenta, no. Mówię wyraźnie. No. Materiały sesyjne zostały państwu przedstawione. Możemy to traktować jako... Wszystkie materiały zostały przekazane pocztą elektroniczną, nie? Oczywiście tego nie głosujemy, tylko przyjmujemy do wiadomości. Do wiadomości, nie było głosowania. Także nie jest to uchwała, którą podejmujemy w formie głosowania, tylko przyjmujemy do wiadomości poprzez zapis do protokołu. Wobec tego to zostało przekazane
drogą elektroniczną państwu radnym. Wobec tego proponuję, że Rada przyjęła informację prezydenta miasta Konina o wyznaczeniu podmiotów do przyjmowania skazanych na rok 2024 rok oraz informację o wyznaczeniu podmiotów, na rzecz których nieletni mogą wykonywać pracę społeczną w roku 2024. Taka informacja była przekazana. Przechodzimy do wniosków i zapytań. Wobec tego proszę państwa, kto chce zabrać głos? Pan radny Jacek Kubiak był tam, widziałem chyba pierwszy. Szanowni państwo, dziękuję ślicznie panie przewodniczący. Ja mam pierwsze pytanie, ponieważ jest to problem, ludzie się do mnie dozwaniają, pytają, kiedy nastąpi zwrot zawody opadowe, pieniążku. Panie prezydencie Adamów, pan to obiecał, więc mam pytanie. Ponieważ myśmy głosowali, to na komisji po prostu nieprawnie, to pamiętam ten spór o głosowanie tej uchwały, dlatego do tego wrócę raz. A druga sprawa, szanowni państwo, szukamy pieniążków, podatków, wszystkiego. Ja tu mam pismo, które złożę na ręce pana prezydenta, ale po prostu je odczytam. Szanowni państwo, sprawdziłem zawartość ksiąg wieczystych nieruchomości z wniosku dewelopera. Wynika, że z dnia 29.2019 roku został sporządzony akt notarialny przeniesienia użytkowania wieczystego na inwestora i jego małżonkę. Tego samego dnia pojawiła się wzmianka wpisania i własności nieruchomości. Żądam ujawnienia i wyjaśnienia decyzji o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność z urzędu. Skoro przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku wymaga, by na gruncie był posadowiony budynek mieszkalny. Na tym gruncie znajdował się jedynie budynek tymczasowej kaplicy. Proszę o wyjaśnienie sprawy i informację, kto zrobił inwestorowi wielki prezent z majątku miasta. Miasto mogło na tym stracić nawet 1 000 000 zł. Dziękuję ślicznie. Dziękuję panu radnemu. Już więcej pytań pan radny nie ma. Dziękuję. Pan radny Jarosław Sidor, udzielam głosu. Panie przewodniczący, panie prezydencie. Pierwsza sprawa to jest temat, o który dopytywałem, w zmianach budżetowych. Chciałbym prosić o pisemną odpowiedź, jeżeli chodzi o dom Zemelki, co tam będzie planowane, ewentualnie koszty utrzymania. I chciałbym prosić również o podsumowanie do dnia dzisiejszego kosztów budowy domu Zemelki, również tych, które zostały wypłacone pierwszemu inwestorowi. Całkowite pierwszemu wykonawcy, tak, bo inwestorem jest wiadomo miasto, pierwszemu wykonawcy do dnia dzisiejszego. Tak jak mówię, są już tutaj przeznaczone w WPF-ie środki na 2024. W kwocie 1 200 000, także prosiłbym o ujęcie tego. Kolejna rzecz, panie prezydencie, o ile się nie mylę, w październiku ubiegłego roku, to już będzie rok, miasto rozwiązało umowę na, jeżeli chodzi o budowę, o przepraszam, nie budowę, o dokumentację na nowy cmentarz komunalny przy ulicy Majantowskiej. Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda sprawa aktualnej dokumentacji, kiedy ewentualnie ona będzie wykonana, no i co dalej. Wiemy, jaka jest sytuacja na cmentarzu, ja przynajmniej wiem, jaka jest sytuacja na cmentarzu komunalnym. Według informacji z 2016 roku praktycznie tych miejsc było na 4 do 6 lat. Te 6 lat już minęło i panie prezydencie, no groby, groby